Życie staje się prostsze i pełniejsze, kiedy zyskujemy odwagę, by przyznać, że nie wiemy wszystkiego i prosić o pomoc, gdy jej potrzebujemy. Akceptacja własnych ograniczeń i korzystanie ze wsparcia innych to nie tylko oznaka mądrości, ale i klucz do szybszego rozwoju. Z czasem uczymy się również, że nie ma dróg na skróty osiągnięcia, wymagają wytrwałości, wysiłku i cierpliwości. Aby odnieść sukces, trzeba poświęcić swój czas, jednak żeby mieć kontrolę nad finansami, musimy nauczyć się określać, ile ten czas naprawdę jest wart. Dlatego przedstawię Ci dzisiaj 16 zasad, które ułatwiają życie. Pierwsze, miej odwagę powiedzieć nie wiem i prosić o pomoc. Odwaga przyznania się do niewiedzy jest kluczowa, abyśmy mogli się uczyć i rozwijać. Zdolność do przyznania, że czegoś nie rozumiemy, pozwala budować pokorę i otwartość, co ułatwia współpracę z innymi. Poproszenie o pomoc przynosi również korzyści w relacjach, ponieważ pokazuje naszą autentyczność i gotowość do współpracy. Osoby, które potrafią poprosić o pomoc, szybciej rozwiązują problemy, ucząc się przy tym na błędach i cudzych doświadczeniach. Nieudawanie wszechwiedzy eliminuje presję społeczną i lęk przed oceną, co daje większą pewność siebie. Pokazuje to również innym, że szanujemy ich wiedzę i jesteśmy otwarci na wspólne działania. Odwaga proszenia o wsparcie pomaga rozbudować naszą sieć kontaktów, która staje się naturalnym źródłem wsparcia w przyszłości. Taka postawa uczy nas również, jak być bardziej empatycznym wobec innych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy. Niezależnie od wieku, nauka jest procesem ciągłym, dlatego warto wykorzystać okazję do wspólnego rozwoju. Drugie. Droga na skróty nie istnieje akceptacja faktu, że nie ma dróg na skróty, pozwala nam na realistyczne planowanie naszych celów. Uczy nas, że osiągnięcie sukcesu wymaga zaangażowania, cierpliwości i systematyczności, co w dłuższej perspektywie przekłada się na większą satysfakcję z osiągniętych rezultatów. Zamiast szukać natychmiastowych korzyści, możemy skoncentrować się na długoterminowych celach, które są bardziej wartościowe. Taka postawa pomaga rozwijać umiejętność radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami, co wzmacnia naszą determinację. Uczymy się również, że niepowodzenia są częścią procesu, co może zmniejszyć nasz lęk przed porażką. Przyjmując, że droga do celu jest dłuższa, stajemy się bardziej odporni na stres i frustrację. Dzięki temu łatwiej jest nam cieszyć się małymi osiągnięciami, które napotykamy na naszej drodze. Rozwój osobisty i zawodowy staje się bardziej znaczący, gdy widzimy, że każda mała decyzja przyczynia się do naszego sukcesu. Wreszcie, akceptacja tej zasady prowadzi do większej samoświadomości co z kolei sprzyja lepszemu zarządzaniu czasem i zasobami. Trzecie. Nie zarobisz pieniędzy, dopóki nie zaczniesz określać, ile wart jest twój czas, ustalenie wartości swojego czasu jest kluczowe dla osiągnięcia finansowej niezależności. Kiedy jesteśmy świadomi, ile jesteśmy warci, stajemy się bardziej selektywni w wyborze zadań i projektów, które podejmujemy. Taka postawa sprzyja większemu szacunkowi dla własnych umiejętności i doświadczenia, co z kolei przekłada się na lepsze negocjacje płacowe. Ustalanie wartości naszego czasu wymaga również refleksji nad tym, co jest dla nas ważne, co może prowadzić do lepszego zarządzania życiem osobistym i zawodowym. W efekcie stajemy się bardziej skoncentrowani na działaniach, które przynoszą nam największe korzyści. Zrozumienie wartości swojego czasu pomaga także w wyznaczaniu priorytetów, co ułatwia nam podejmowanie decyzji. Kiedy zaczynamy szanować swój czas. Uczymy się odmawiać zadaniom, które nas nie satysfakcjonują, a to prowadzi do większej równowagi między pracą a życiem prywatnym. Ostatecznie, umiejętność wyceniania własnego czasu sprawia, że jesteśmy bardziej produktywni i zadowoleni z życia. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do finansowej stabilności i większej wolności osobistej. Czwarte, poranki należą tylko dla Ciebie. Poranne godziny to czas, który możemy wykorzystać na osobisty rozwój i refleksję. Dzięki temu, że zaczynamy dzień w spokoju, mamy szansę ustalić swoje priorytety i zorganizować myśli. To moment, w którym możemy zrealizować proste rytuały, takie jak medytacja, czytanie czy ćwiczenia fizyczne, co ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie. Poranki dedykowane sobie zwiększają naszą produktywność przez resztę dnia, ponieważ zaczynamy go z większą klarownością umysłu. Umożliwia to lepsze zarządzanie stresem i emocjami, co przyczynia się do ogólnego polepszenia jakości życia. Przestrzeń poranna to także czas na dbanie o siebie i pielęgnowanie zdrowych nawyków. Dodatkowo, budowanie pozytywnego nastawienia rano wpływa na nasze interakcje z innymi, co może poprawić relacje interpersonalne. Regularne praktykowanie porannych rytuałów pozwala nam również lepiej radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie każdy dzień. W rezultacie, poranki stają się nie tylko sposobem na zorganizowanie dnia, ale także okazją do osobistego wzrostu. Piąte. Dobrze być nieco samolubnym, dbanie o siebie i swoje potrzeby jest kluczowe dla zachowania równowagi psychicznej i emocjonalnej. Samolubstwo w zdrowym wydaniu oznacza, że potrafimy ustawić priorytety w naszym życiu, co przekłada się na większą satysfakcję. Umożliwia nam to lepsze zrozumienie własnych granic i potrzeb, co jest niezbędne dla zachowania zdrowia psychicznego. Osoby, które dbają o siebie, są bardziej odporne na stres i wypalenie zawodowe, co wpływa na ich ogólną jakość życia. Samolubstwo nie oznacza ignorowania potrzeb innych, ale umiejętność mówienia nie, gdy sytuacja tego wymaga. Dzięki temu możemy lepiej skupić się na zadaniach, które przynoszą nam radość i spełnienie. Taka postawa sprzyja również tworzeniu zdrowszych relacji, w których obie strony szanują swoje potrzeby. Kiedy inwestujemy czas w siebie, stajemy się bardziej kreatywni i zmotywowani do działania. W efekcie, samolubstwo w zdrowej formie prowadzi do większej satysfakcji z życia oraz lepszych relacji z innymi. Szóste, słowo przepraszam nic nie znaczy, jeżeli za nim nie stoją zmiany, przeprosiny są często używane jako sposób na naprawienie relacji, ale ich prawdziwa moc tkwi w wprowadzeniu zmian w swoim zachowaniu. Kiedy przepraszamy, a następnie nie podejmujemy działań, które naprawiają nasze błędy, osłabiamy wartość tych słów. Prawdziwe przeprosiny wymagają od nas refleksji i zrozumienia skutków naszych działań. Uznanie swojego błędu i zobowiązanie do poprawy zwiększa naszą wiarygodność w oczach innych, co sprzyja lepszym relacjom interpersonalnym. Wprowadzając zmiany, pokazujemy, że zależy nam na naprawie zaufania i wspólnej przyszłości. Kiedy stawiamy na autentyczność, nasze relacje stają się silniejsze, co prowadzi do większego zadowolenia z życia. Przyjmowanie odpowiedzialności za swoje czyny i ich konsekwencje pozwala nam rozwijać empatię i zrozumienie dla innych. Przepraszanie bez zmian może prowadzić do konfliktów i rozczarowań, dlatego istotne jest, aby za naszymi słowami szły konkretne działania. Wprowadzenie tej zasady do życia sprzyja budowaniu bardziej autentycznych i trwałych relacji. Siódme, nie ma sytuacji bez wyjścia. Przekonanie, że każda sytuacja ma rozwiązanie, pozwala na utrzymanie pozytywnego nastawienia, nawet w obliczu trudności. To podejście wspiera naszą zdolność do radzenia sobie ze stresem i niepewnością, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie. Zamiast czuć się bezsilnymi, zaczynamy szukać możliwości i alternatyw, co sprzyja naszemu rozwojowi osobistemu. Kiedy przyjmujemy, że istnieje wyjście, stajemy się bardziej elastyczni w myśleniu, co pomaga nam lepiej podejmować decyzje. Takie nastawienie zmniejsza lęk przed porażką i zachęca do podejmowania ryzyka. Ponadto, Wiara w możliwość rozwiązania problemu może poprawić nasze samopoczucie i jakość życia, dając nam poczucie kontroli. Kiedy napotykamy przeszkody, możemy przyjąć je jako lekcje, co zwiększa naszą odporność na przyszłe wyzwania. Wreszcie, przekonanie o istnieniu wyjścia ułatwia nam komunikację z innymi i budowanie relacji opartych na wzajemnym wsparciu. Dzięki temu nasze życie staje się bogatsze i pełniejsze, a my sami bardziej zadowoleni z podejmowanych działań. 8. Jeżeli ktoś cię nie lubi, pozwól mu odejść. Akceptacja, że nie każdy będzie nas lubił, jest kluczowa dla naszego zdrowia psychicznego. Dbanie o relacje, które są wzajemnie satysfakcjonujące, pozwala nam skupić się na osobach, które nas wspierają i motywują. Pozwalając komuś odejść, zwalniamy się od niezdrowych relacji, które mogą nas obciążać emocjonalnie. Taka postawa sprzyja większej samoakceptacji i zwiększa naszą pewność siebie. Uczymy się, że wartościowe relacje opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, co podnosi jakość naszego życia. Kiedy pozbywamy się negatywnych wpływów, mamy więcej przestrzeni na rozwijanie zdrowych i pozytywnych relacji. Ważne jest, aby otaczać się ludźmi, którzy nas inspirują i motywują do działania, co przekłada się na naszą osobistą satysfakcję. Kiedy nie inwestujemy emocji w osoby, które nas nie akceptują, stajemy się bardziej otwarci na nowe znajomości. Ostatecznie, Pozwolenie komuś odejść może być wyzwoleniem, które prowadzi do większej radości i spełnienia w życiu. Dziewiąte, jeżeli ty kogoś nie lubisz, odejdź. Umiejętność oddalenia się od osób, które nam nie odpowiadają, jest ważnym krokiem w kierunku dbania o własne dobro. Kiedy nie czujemy się komfortowo w towarzystwie kogoś, kto nas nie szanuje lub nie inspiruje, warto podjąć decyzję o zakończeniu takiej relacji. Oddalenie się od negatywnych wpływów pozwala na skupienie się na ludziach, którzy przynoszą radość i pozytywne emocje. Taka postawa sprzyja zachowaniu zdrowego dystansu emocjonalnego, co jest kluczowe dla naszego samopoczucia. W relacjach opartych na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji mamy większą szansę na rozwój osobisty i satysfakcję z życia. Zwalniając się od toksycznych relacji, otwieramy drzwi do nowych znajomości, które mogą wzbogacić nasze życie. Poznawanie ludzi, którzy nas inspirują, prowadzi do odkrywania nowych pasji i możliwości. Czas spędzony z osobami, które nas wspierają, zwiększa nasze poczucie przynależności i szczęścia. Ostatecznie, umiejętność odejścia od kogoś, kto nas nie lubi, to wyraz szacunku do samego siebie i swojej wartości. Dziesiąte. Twoja przeszłość jest bez znaczenia, chyba że czerpiesz z niej naukę zrozumienie, że przeszłość nie definiuje naszej przyszłości, jest kluczowe dla osobistego rozwoju. Kiedy patrzymy na nasze doświadczenia z perspektywy nauki, możemy wykorzystywać je jako narzędzia dostawania się lepszymi wersjami siebie. Taka postawa pozwala nam na przyjęcie odpowiedzialności za nasze czyny i uczynienie z nich fundamentu do wprowadzania pozytywnych zmian. Uczymy się, że błędy są częścią życia, a ich akceptacja zwiększa naszą odporność na przeciwności. Czerpanie z przesłych doświadczeń pozwala nam lepiej zrozumieć siebie i nasze potrzeby, co sprzyja podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Przyjmowanie lekcji z przeszłości zwiększa naszą samoświadomość i pozwala na budowanie zdrowych relacji z innymi. Kiedy potrafimy dostrzegać wartość w naszych doświadczeniach, stajemy się bardziej elastyczni w myśleniu i otwarci na nowe możliwości. Przeszłość, pełna lekcji, może stać się źródłem inspiracji, które napędza nas do działania. W końcu, zrozumienie, że to, co się wydarzyło, nie musi nas definiować, otwiera drzwi do przyszłych sukcesów i spełnienia. Jedenaste rzeczy nigdy cię nie uszczęśliwiają, ale bądź wdzięczny za to, co masz przekonanie, że rzeczy materialne nie przynoszą prawdziwego szczęścia, skłania nas do refleksji nad tym, co naprawdę się liczy w życiu. Wdzięczność za to, co posiadamy, pomaga nam docenić nasze życie w każdym jego aspekcie. Umożliwia to także skupienie się na przeżyciach, relacjach i doświadczeniach, które są prawdziwym źródłem szczęścia. Kiedy jesteśmy wdzięczni, Nasza perspektywa na życie staje się bardziej pozytywna, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji. Regularne praktykowanie wdzięczności zmienia nasze podejście do problemów i wyzwań, co pozwala na bardziej konstruktywne radzenie sobie z trudnościami. Zamiast dążyć do posiadania coraz większej liczby przedmiotów, zaczynamy szukać wartości w relacjach i przeżyciach. Wdzięczność rozwija w nas empatię i zrozumienie dla innych, co prowadzi do głębszych więzi międzyludzkich. Dbanie o to, aby dostrzegać pozytywy w codziennym życiu, sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na nowe doświadczenia. Ostatecznie wdzięczność za to, co mamy, przynosi spokój umysłu i większe zadowolenie z życia. Dwunaste, przeczytaj coś każdego dnia, ucz się od wspaniałych ludzi codzienna praktyka czytania staje się kluczem do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Zyskujemy dostęp do mądrości ludzi, którzy osiągają sukces w różnych dziedzinach, co może inspirować nas do działania. Ucząc się od innych, rozwijamy swoje umiejętności krytycznego myślenia i poszerzamy horyzonty. Regularne czytanie pozytywnie wpływa na naszą kreatywność i zdolność do rozwiązywania problemów. Dzięki zdobywanej wiedzy stajemy się bardziej pewni siebie i przygotowani na wyzwania, które stawia przed nami życie. Praktykowanie nauki każdego dnia przyczynia się do lepszego zrozumienia świata i siebie, co wzbogaca nasze życie. Uczymy się również, że wiedza to nie tylko fakty, ale także umiejętność empatycznego zrozumienia innych. Czytanie staje się także sposobem na relaks i odcięcie się od codziennych stresów, co ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Ostatecznie, codzienne czytanie i uczenie się od innych prowadzi do większej satysfakcji z życia i osobistego spełnienia. Trzynaste. Realizuj swoje cele z wielką koncentracją, ale zachowaj elastyczność. Skoncentrowanie się na celach to klucz do ich skutecznej realizacji, ale elastyczność pozwala nam dostosować się do zmieniających się okoliczności. Utrzymanie jasnego celu daje nam motywację i kierunek, co jest niezwykle ważne w procesie osiągania sukcesów. Z kolei elastyczność w podejściu do realizacji celów pozwala na reagowanie na przeszkody i niespodzianki, które mogą się pojawić po drodze. Takie połączenie sprzyja większej determinacji, ponieważ nie zniechęcamy się, gdy coś nie idzie zgodnie z planem. Dzięki elastyczności uczymy się również dostrzegać nowe możliwości, które mogą prowadzić do sukcesów, o jakich wcześniej nie myśleliśmy. Koncentracja na celach i jednoczesne otwarcie na zmiany przyczynia się do zwiększenia naszej kreatywności i innowacyjności. Zamiast poddawać się, stajemy się bardziej zdolni do przystosowywania się i uczenia się na błędach. Ta umiejętność przekłada się na większą odporność na stres i frustracje związane z osiąganiem celów. Ostatecznie, osiąganie celów w sposób skoncentrowany i elastyczny prowadzi do większej satysfakcji z życia i osobistego rozwoju. Czternaste traktuj innych tak. Jak ty chciałbyś być traktowany, zasada wzajemności jest fundamentem zdrowych relacji międzyludzkich. Kiedy traktujemy innych z szacunkiem, empatią i uprzedzeniem, tworzymy środowisko, w którym każdy czuje się doceniany. To podejście wzmacnia nasze relacje, a także wpływa na pozytywną atmosferę wokół nas. Uczymy się, że dobre traktowanie innych nie tylko przynosi korzyści im, ale także nam samym. Wzajemny szacunek prowadzi do większej harmonii w relacjach, co ma korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Kiedy dbamy o to, jak traktujemy innych, stajemy się również bardziej świadomi swoich działań i ich wpływu na innych. Tworzenie pozytywnego kręgu wzajemności prowadzi do umocnienia więzi i lepszego zrozumienia. Dobrze traktując innych, budujemy również swoje poczucie wartości i pozytywny wizerunek w oczach innych. Warto pamiętać, że każda interakcja z innymi ma potencjał do budowania lub niszczenia relacji, dlatego dbanie o to, jak traktujemy innych, jest kluczowe dla naszego szczęścia i satysfakcji. Ostatecznie, traktowanie innych tak, jak chcielibyśmy być traktowani, staje się fundamentem trwałych i satysfakcjonujących relacji. Piętnaste. Wybierz mądrze swoje słowa. Nasze słowa mają ogromną moc i wpływ na otoczenie oraz na nasze życie. Wybieranie mądrych słów to umiejętność, która pozwala nam komunikować się w sposób konstruktywny i pozytywny. Kiedy mówimy z rozwagą i zrozumieniem, budujemy mosty zamiast murów w relacjach. Używanie słów pełnych empatii i zrozumienia wpływa na nasze otoczenie i może zmieniać perspektywę innych. Warto pamiętać, że to, co mówimy, może mieć wpływ na samopoczucie innych, a także na nasze własne. Kiedy używamy słów pełnych wsparcia i pozytywnej energii, przyczyniamy się do tworzenia lepszego świata dla siebie i dla innych. Wybierając mądrze słowa, stajemy się także bardziej świadomi tego, jak wpływamy na relacje. Takie podejście pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i tworzeniu zdrowszych więzi. Słowa mogą być narzędziem do budowania, ale również do niszczenia, dlatego warto dążyć do komunikacji, która sprzyja wzajemnemu zrozumieniu. Ostatecznie, mądre wybory słów prowadzą do bardziej satysfakcjonujących relacji i lepszego samopoczucia. 16 i spełnią pasji i entuzjazmu pasjonowanie się życiem i działaniami, które podejmujemy, przynosi radość i spełnienie. Życie z pasją to klucz do odkrywania nowych możliwości i czerpania z nich satysfakcji. Kiedy podejmujemy działania, które nas inspirują, czujemy się bardziej zmotywowani do dążenia do naszych celów. Pasja napędza nas do rozwoju i eksploracji, co zwiększa naszą kreatywność i otwartość na nowe doświadczenia. Działając z entuzjazmem, przyciągamy pozytywne energie i ludzi, co sprzyja tworzeniu wartościowych relacji. Pasja pozwala na lepsze radzenie sobie z trudnościami, ponieważ staje się motorem napędowym w trudnych momentach. Kiedy żyjemy z pasją, jesteśmy bardziej zaangażowani w nasze działania, co przekłada się na wyższy poziom satysfakcji. Życie z pasją prowadzi do większego poczucia spełnienia i radości z codziennych chwil. Ostatecznie pozwolenie sobie na życie pełne pasji to wybór, który przynosi radość i satysfakcję każdego dnia. Podsumowując, zasady, które omówiliśmy, mają znaczący wpływ na jakość naszego życia i mogą przynieść wiele korzyści zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Umiejętność mówienia, nie wiem, i proszenia o pomoc sprzyja budowaniu autentycznych relacji i rozwoju osobistego, podczas gdy akceptacja przeszłości jako źródła nauki pozwala na pełniejsze zrozumienie siebie i swoich celów. Praktykowanie wdzięczności za to, co mamy, prowadzi do większej satysfakcji z życia a codzienna lektura inspirujących tekstów rozwija naszą wiedzę i kreatywność. Ponadto, elastyczność w realizacji celów, połączona z koncentracją, sprawia, że jesteśmy bardziej odporni na trudności i bardziej otwarci na nowe możliwości. Wreszcie, zasada traktowania innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani, tworzy zdrowe i satysfakcjonujące relacje, które sprzyjają wzajemnemu wsparciu i zrozumieniu kiedy wybieramy mądrze słowa i żyjemy z pasją, przyciągamy pozytywne energie, co wpływa na naszą codzienność i poczucie spełnienia. Wdrożenie tych zasad do życia prowadzi do większej harmonii, radości i satysfakcji, umożliwiając nam stawanie się lepszymi wersjami siebie.